Co to jest? Zwierzę. To jest. O nie. O, czemu coś psujesz? Wojtuk, weź ten kubek. Ale Pola go ma. Weź ten drugi, tam na ziemi leży. Kubkiem go zamknij z jednej strony. Nie. Z jednej strony. Nie, weź tak kubek przyciśnij. Nie. Czemu? No bo nie. To mama, Kasia. Nie. Mama, nie. Ja w ogóle się do tego nie zbliżam. Kasia, weź ten. Nie. Polcia. Nie, Polci, proszę tu nie mieszać. Daj, ja... O. Teraz weź. Daj, Pola. Kubeczek daj, Wojtkowi. Szybko. Cześć, to znowu my. Witamy Was w kolejnym odcinku na wyspie. Dzisiaj nasz 9. dzień podróży po Azji. Zapraszamy do oglądania naszych relacji. Niby nasmarowaliśmy się filtrem 50, ale jednak jest ciepło i na słońcu dodatkowo jak się siedzi, to jest ciężki do wytrzymania. Co, żabko? Babko, babko, udaj się, bo jak nie, to cię zjem. Marcin gdzieś mi pływa. Chociaż ciężko powiedzieć, że tu się można schłodzić w tej wodzie, bo jest bardzo ciepła. Ale jednak co jakiś czas warto wyjść do wody, chociaż żeby odrobinę się kupać. Widok jak zawsze przepiękny, okoliczne wysepki. I jak widać ludzi niewiele. Co, żabko? Co, am? Mama, am. Kawa dla mamy? Dziękuję. Ale pyszna. Dziękuję. Chcesz iść do wody? Chodź, Pinko, nasz obóz, nasze obozowisko. A zrobisz papa do kamery? Wszystkim? Papa! Buziaczka prześlesz tu do kamery. Pięknie, brawo Polciś. A jak mówisz ładnie mamusia? Mamucho. Nie mamucho, mamusiu. Powiedz. Mamusiu. Mamusiu. O pięknie mamusiu, buziaczek. Że królowie mają złota cały stos, wielki zamek pośród gór każdy ma. Jedzą kawior i wiedwabia, chodzą spać co noc, białe wino co dzień piją aż do dna. Ten materacyk i ten materacyk to my żeśmy z Polski przytargali tutaj. Także świry kompletne, no dlatego tyle bagaży pewnie. No ale... Mamy, pływamy na naszym materacyku. Made in Decathlon. Pięknych snów, a to ja. Prawdziwym jestem królem, bo ty wybrałaś właśnie mnie. Właśnie ja. Dla ciebie ten jedyny, niech cała ziemia o tym wie. Tak to jest, zawsze było. Że za złotem goni cały świat. A ja
ty jesteś takiego jak Pasai Cottage. Zapytałem przy okazji, ile oni sobie życzą za takiego, to się chyba nazywa Bamboo House. To jest domek z bambusa. No, nie sądzę, żeby tam była łazienka, aczkolwiek może gdzieś ją wcisnęli. Jest jedno łóżko, pani powiedziała, dwuosobowe. Także jak ktoś by miał ochotę, to Koyao Noi. Jak to było? Sabai. Coś tam. I oni sobie życzą 800 batów bez jakiejkolwiek negocjacji, więc podejrzewam, że można by zejść do 500 batów za noc. A ja się śmieję, kiedy ludzie mówią mi o tych królach za dalekich mórz. A ja się śmieję, wtedy odpowiadam im, nie mam nic prócz paru pięknych snów. A to ja prawdziwy... Czekamy w kolejce? Mamu. Tu mama. Tu mama, no widzisz? Ciebie ten jedyny, niech cała ziemia o tym wie. A to ja prawdziwym jestem królem, bo ty wybrałaś właśnie mnie. Nawet o tym nie pomyślałam, że kiedyś w niedalekiej przyszłości będę leżała w Tajlandii przy plaży, nad morzem, słyszała szum fal i miała fantastyczny masaż tajski robiony przez prawdziwą Tajkę. Także naprawdę pełen relaks. O, szaleństwo. Ale super. A, Polcia, gdzie ty? Nie przesadzasz troszkę? Gdzie ty? Polcipinko. Z rekinów dzisiaj nic nie będzie, ale będzie coś z prania. Znaleźliśmy pralnię. Taką samą obsługową. Jak widać ceny, 40 batów za pranie. To jest bardzo duża pralka. Pewnie ma z 10 kilo. 40 batów, 4 złote. Proszek jest. Proszek jest. Sypujemy, jedziemy z tematem. Tam zapłaciliśmy 200 batów, ale to było z suszeniem i ze składaniem. A tutaj samą obsługowa zapłacimy 4 złote. O, przepraszam, 2 złote. 2 złote, to tak, potrzebujemy jeszcze 10 batów. Tutaj sobie ostatnio upodobaliśmy jedzenie. Zatrzymujemy się, proszę, na ulicy, przy ulicy. Bezpośrednio przez sklepy podjeżdżamy. I takie smakowitości. Świeżutko, na bieżąco robione. O śmiernicy. May I? Record? It's so delicious, I need to record this. Krewetki. Tak, tak, ja będę.